Oto więc jest. Zgodnie z mą jakże szlachetną obietnicą, pełno prawdy. Maraton. Nasz, to znaczy mój, czy jak to tam inaczej powiedzieć, zgrania w mobilne na Happy Weeksy. Drugi odcinek z rzędu w tym miesiącu, dzień po dniu. A tak w ogóle to witam was więc w tym oto kolejnym, drugim już pod rząd w tym miesiącu. I na przełomie, i na przestrzeni kolejnych ostatnich dni grudnia, ostatnich paru dni, kolejnych ostatnich paru dni grudnia. Odcinku z Happy Wheelsów. Z mobilnych Happy Wheelsów, który, tak jak powiedziałem, że ma przyjemność być drugim z rzędu. Drugim. No, rozpoczętego, no, naszego rozpoczętego wczoraj maratonu. No, rozpoczętego wczoraj, ale film nadesłałem dopiero dzisiaj z samego rana. No, no bo tak się no złożyło, no. Mam nadzieję, że bardzo fajnie spędzacie sobie pozostały pierwszy dzień świąt, w którym mam przyjemność nagrywać teraz obecny film. No, drugi z rzędu z... Drugi właśnie nie maratonowy. I myślę, że maraton ten zamknie się gdzieś tak w czterech odcinkach. Możemy uznać, że tak będzie. Wow! Możemy uznać, że tak będzie. Gdzie? Tak jest, bo przyszykowałem sobie specjalnie do tego odpowiednie miniaturki i mam też właśnie taką nadzieję, że uda nam się w tych czterech odcinkach zamknąć ostatecznie całą serię. No, chyba że coś po drodze pójdzie nie tak. Ale to się jeszcze zobaczy. Póki co natomiast... Zajmijmy się tym, co obecnie mamy do zrobienia, czyli właśnie kolejnymi poziomami z kolejnymi pięcioma pozostałymi kolejnymi, a w zasadzie to już pozostałymi pięcioma poziomami z zestawu poziomu przeznaczonego go dla Effective Super, czyli tej oto tutaj zakupoholiczki. Wow! No i zaczynamy z grubej rury, jak widać. No tak jak mówiłem wczoraj. Poziomy te... Nie wiem, czy to moje wrażenie, czy jakieś takie obiekcje... Kurde, co tu się stało? Czy jakoś tak, czy jest to może obiektywna naprawdę na tej gry, ale... Poziomy, jakie tutaj dane nam jest mi... Jakie dane mi jest tutaj rozgrywać, zaczynają stawać się coraz to bardziej upierdliwe. I się na nich wkurzam często. Ja przepraszam bardzo. Nie mogę sobie do... Kurde, w takich rzeczach jak, o nie, jak na przykład właśnie te sekwencje w tych poziomów z uciekaniem przed czymś, no, to już jest w ogóle kolejny raz w tej grze, kiedy, no przepraszam, ale coś strzeliło na dworze, pewnie fajerwerek, no to jest już kolejny raz w tej grze, kiedy musimy przed czymś uciekać, to pamiętacie pewnie w poziomie z Segway Guy'em. Analogiczny etap, nie mówiąc już nawet o innym takowym, przy okazji nieodpowiedzialnego ojca. Co? I być może czegoś tam jeszcze, nie no. A no tak. Nie czegoś tam jeszcze, no tego dziadka oczywiście niepełnosprawnego. Ha! No i ten, no z początku myślałem, że to jest tylko taka początkowa pułapka, ten wielki głaz, ale jednak nie. Okazuje się, że musimy przed nim uciekać. Zapadł brat. A! No i co, dogonisz mnie teraz? Mam nadzieję, że nie. Nie, mam nadzieję, że te kawałki skał mi nie przeszkodzą w mojej ostatecznej ucieczce przed tym syfem. Nie! A!
No niestety, no niestety. No a jeżeli nie pamiętacie, to to przypomnę, że ten, w przeciągu ostatnich poprzednich odcinków, no, dane nam było się zmagać z takimi oto właśnie bardzo nieprzyzwoitymi przeszkodami. Kurde! Jakim cudem mnie to nie zabiło? Wow! Ha! Ha! Także jeżeli nie widzieliście, to serdecznie polecam. Możecie się uśmiać ewentualnie. No kurde! Co tu się dzieje za Indiana Jones w sumie w tym momencie? Zresztą nie pierwszy raz w tej grze. To nie jest pierwszy raz, kiedy w tej grze przed czymś uciekamy jakimś goniącym nas głazem. Nie ma co. Wow! No, natomiast tak czy inaczej, no... Lecimy z tym uciekaniem przed tym cholernym głazem. Wow! I... Elegancko! Udało się przed tym cholernym głazem nam uciec. Zobaczmy powtórkę, być może. No i tak jak mówię, no, tak jak powiedziałem przed chwilą, zresztą no czuję się teraz pogubiony w tym momencie, bo niestety jak możecie zauważyć, no, nagrałem ten odcinek akurat dopiero po godzinie 22. A gdybym nagrał wcześniej, to nie wiem, mógłbym nawet wykombinować coś takiego, że nagrałbym jednego i tego samego dnia po dwa odcinki, no ale wyszło jak wyszło. Tam różne rzeczy. Różne rzeczy, no, świąteczne, połączone z obijaniem się innymi paroma rzeczami. Podczas którego nawet, no, dogadałem się w pewnych sprawach ze swoimi bliskimi, być może. I tak dalej, i tak dalej. No... Nie mówisz nawet o tym, jakie wypasione prezenty pod choinkę ja dostałem w tym roku, ale to już jest temat do omówienia na zupełnie inny raz. Aha, no i nie należy oczywiście zapomnieć o podsumowaniu zeszłego roku, które, no tak jak mówiłem, pojawi się już niedługo, ale wpierw zakończmy ten maraton. Które to zakończenie, że czas ma przyjemność się do nas zbliżać nieubłaganie? Właśnie pod postacią mojego... samozaparcia, aby wreszcie dokończyć, no... tę grę. No przynajmniej nie na tyle poziomów, ile jest jeszcze dostępnych. O kurde! Co to jest? Co to jest? Nie! Dopiero teraz się zorientowałem, że nie mogę tym... No come on, no, urwało mi ręce i przez to nie mogę sterować swoim wózkiem. No ale tak jak mówię, no, samo zaparcie mam, aby dokończyć wreszcie ostatecznie swoje przechodzenie tej gry, no, w tych czterech odcinkach, no, w tym maratonie. Tak więc, no, robimy to. I oto po przejściu tego, no, woniącego Indiana Jonesem, no, w grażynowej edycji. O kurde! Oto więc mamy tym razem poziom skopany czysto w neonach, no takie oto pomieszanie tematyczne można wręcz stwierdzić. Tutaj sobie, no, o nie! Co to są za diabelskie widły? Takie można powiedzieć, że pomieszanie stylistycznie ma tutaj miejsce. Dobra, musimy uciekać przed tymi diabelskimi widłami, bo to się dla nas bardzo źle skończy w przeciwnym wypadku. A! Uff, blisko było. A tutaj z kolei, no właśnie, ma miejsce coś takiego, czego lepiej się wystrzegać. A! Ale nie wiedziałem, że to tak szybko wraca z miejsca na miejsce. Dobra. Albo nie, dobra! A! Było wziąć ze sobą spadochron. Nie ma co. Thank you.
No i jeszcze raz mówię, no przepraszam was, że nagrywam film dopiero o tej porze, no ale no zeszło mi się tam z różnymi rzeczami, kombinowaniem, nie wiem, tam z i eksperymentowaniem z poszczególnymi z prezentów, jakie otrzymałem w tym roku pod choinkę. Ale jakie to były prezenty, opowiem wam kiedy indziej. A póki co, to... Wow, co to ma być? Żartujecie sobie chyba. Tego jest dwa? A póki co to zajmiemy się tym, co trzeba. Czyli tym. O ile oczywiście, no, nam się to w ogóle uda, bo póki co to średnio. O nie. Auć. Słyszałem, jak to zostało zniszczone. No niestety. Jeszcze raz. O nie! Jezus Maria! Kurde! No to coś mi się zdaje, że to będzie dopiero trudny, kurde, poziom. Cholera jasna, nie? Tutaj trzeba będzie wykonać idealnie synchronizowany skok. Ha! I teraz tu na dół! Dobrze. Tutaj poczekajmy chwilę, że niech to sobie przejdzie, jak gdyby nigdy nic. O nie! Dobra. Uf. Udało się. A teraz? Nie! Tutaj znowu należy przekoziołkować sobie powolutku. I ciekawe, co teraz nas czeka. A. No właśnie, tutaj instrukcje takie bardzo fajne. Odnośnie pułapek, jakie nas tutaj czekają! Serio? Nie, nie! Nie chcę umierać! No niestety umarłaś, Grażynko. Szkoda mi ciebie. Naprawdę! Ale jej ręce, kurde, wyrwało. No, nawet jeśli nie uda nam się w tym odcinku zrobić wszystkich poziomów, to przynajmniej... Zrobić pozostałych poziomów mów panny Grażyny, jakże tak ją nazwę, to przynajmniej w tym. W następnych paru, ale tak, żeby ostatecznie skończyć to, co do tej pory, póki co w tej grze mamy. Tutaj zrobię tak, żeby gra przypadkiem nie była za głośna. Ło! Dobrze. I do góry. Ha! Ha! No, podoba mi się ten poziom. Jest taki bardzo stylowy, ale jednocześnie tak bardzo upierdliwy, że ja nie mogę. Nie! Nie! Okej. Skok! Uff. Tutaj znowu. Fantastycznie! No, tak troszkę od dupy strony na tym wylądowałem, ale spoko. Nie, co to jest? No, okej, jakaś... Ewidentnie coś w stylu... Nie. Tak wcale nie było. Tak wcale, kurde, nie było. No, to wszystko przez to, że spauzowałem początkowo. No, ale dobra, teraz ruszyliśmy faktycznie z tematem. No, czasem te powtórki wyświetlały faktycznie obraz mojego przejścia danego poziomu, czasem nie. A pewnie to wszystko przez to, że dane mi jest pauzować, kurde, grę w międzyczasie. Mojego przechodzenia. Jej. Nie. Nie. Dobrze, dobrze, dobrze. Tutaj wykonać skok i jechać dalej. Jechać dalej. Tutaj dwie krzyże się spotkają. No właśnie, krzyżyki, nawiasy ścierają się znów, cytując klasyka. Ha! Idealnie. Hops.
Your best time. Mój najlepszy czas, spoko. Okej, okay. Kolejny pozostał tym razem. I tutaj z kolei tym razem co? No, jak widać. Tym razem znowu jakiś poziom klimatów przygodowych. Tym razem... No, ala... I to tak... Ala... Skarabeusz? Nie! O, żeż by... Okej. No, tak jak chciałem powiedzieć, ale nie mogę się skupić. Kolejny poziom wygląda na to, że w klimatach przygodowych tym razem, jak widać... Dobra, w dół. Co ja mam tu zrobić? Ja przepraszam bardzo. Ajdź. Kolejny poziom w klimatach przygodowych. Z tyłu Indiana Jones, czyli Mega Uncharted o Tomb Raiderze na drugiej stronie. Można powiedzieć, że gruby Tomb Raider, ale już nie przesadzajmy z tymi żartami. Kolejny poziom w klimatach przygodowych, a Indiana Jones, czyli Mega Uncharted. Tym razem... Kurde. Tym razem konkretnie taki niedosyt dziejący się w ewidentnie, no, sprzyjającym klimatom przygodowym. Sprzyjających klimatom przygodowym wnętrzach piramidy Sfinksa, to jeszcze tym razem. Zamiast toczących się klimat. Naprawdę? To jeszcze tym razem zamiast toczącej się kuli. Ma suwające się kulce z sufitu, jako goniąco na spławkę. Okej, chyba należało udać się do tego kota. Zdecydowanie. To jeszcze same toczące się kuli ma... A, w taki sposób. Super. O nie! Nie spodziewałem się tego. To jeszcze tym razem zamiast goniącej nas kuli ma kurde kulce zsuwające się z sufitu. Cholera jasna, pułapka rodem z horrorów albo dowolnej części właśnie Indiana Jonesa. A nawet w Uncharted 2 było coś takiego, że się kolce sobie zmiażdżyć. Dobra, tutaj się chowamy. Niech Skarabeusz nam pokaże drogę. Wow. No i lecimy. Jazda. Nie. Lepiej nie przeszkadzać kurde Faraonowi w jego spoczynku. Tutaj kolej złowowy. Nie. Chcę zostać zmodyfikowany. O. No właśnie należało tu kurde zwolnić. Ja nie mogę, coś za dynamiczny etap. Ja nie mogę. Nie! No fantastycznie. Dobra. Raz, dwa, trzy. Tutaj, żebym przypadkiem niczego nie uruchomił dziwnego. Okej. Jazda. Nie! Zwolni. O kurde. Ło! Okej. Nie! No to co się tutaj czasem dzieje, przechodzi ludzkie pojęcie, nie ma co. Auć. A tutaj co się, ja przepraszam bardzo, stało niby?
Skarabeusz, niech mi pokaże drogę, za którą tę drogę będę oczywiście podążać. Aha! Zip. Elegancko zjechałem. Tutaj, żeby nie wpakować się do sarkofagu jakiegoś nieprzyzwoitego. Jazda. Jazda. Teraz tu się schować. Nie mój majonez. I teraz jedziemy po tym. Tu! Nie! Nie! Kurde! A mogłem na to wjechać od razu. Nie no, cudownie. Nie no, to się dzieje po prostu rzeczy, które mnie przerażają, no. Bo teraz wysiliła mi się jakaś taka dziwna reklama ze zwiastunem GTA 5, a zawarte było w niej, coś, ale Skibidi Toilet, jakieś dziwne takie rzeczy. Tak szalone. Bezsensowne. Ła! Nie! O kurde. Aha. Dobra, jeszcze raz. O nie. Auć. Czemu ja cały czas zapominam o tym skoku? Dum du du dum, dum du dum. Naprawdę? W taki sposób sobie złamać kark? Nawet tego nie będę obserwować. Tego masakrowania zwłok Grażyny. Nie. Ha. Hop. Tutaj kolka niestety została zmiażdżona, albo i nie. No niestety spadła na dół. Ale tymczasem spadam w lewo. Nie! Kurde, serio? O nie. Nie! No właśnie. No i skończyliśmy we własnym sarkofagu. No. Dobra, nie nudźmy tego, bo jeszcze prawa autorskie być może wejdą, tak jak przy moim filmie przy moim własnym filmie miał o Indiana Jonesie. Bo był taki cyrk troszkę, chociaż nie, można ten motyw muzyczny wykorzystywać do woli. Albo sam zresztą nie wiem. Ha! Nie! Dobra, przeturlać się mi się udało w taki specyficzny sposób. I teraz uwaga! Lecimy! Jest! Jest! O to właśnie chodzi! Ło! No i co teraz? Przyjrzyjmy się temu, jak to wykonaliśmy. No właśnie.
Grażyna Jones, kochani. Wow! Okej, okay, a teraz z kolei jesteśmy w starożytnym jakimś zamku, czy czymś tam. Dlaczego te poziomy takie kurde przygodowe się teraz zrobiły? Wy myślicie naprawdę, że osoba takiej aparycji byłaby w stanie je pokonać? No, w sumie to w końcu Happy Wheels, to wszystko jest możliwe. Nawet kurde najbrutalniejsza możliwa śmierć. Ale na pewno to nie jest coś, za co musiałbym dać ograniczenie kowy na film. Tym bardziej, że miałbym personalnie za to przerąbane! Okej, okay, co teraz? To teraz. Oczywiście. No przyczyn się na nie do końca ten poziom i miejmy spokój na resztę dnia. Na resztę wieczoru. Bo jeszcze trzeba oczywiście ten film upublikować. Auć. To było żałosne. A kurde, złamałem sobie rękę znowu niestety. Dobra. Omijamy, Nie omijamy, bo cię zaplątały mi zakupy w moje ten. Dobra, niech ta kola będzie pod nogami. Serio? Jak ja mam to zrobić? Ja przepraszam bardzo. No teraz to już była przesada. Co? No właśnie. To jest niemożliwe. Dobra, tym razem się uda. Patrzcie na to. No oczywiście. Będzie na co patrzeć. A niestety nie ma na co. Aż mi kark kurde wygięło. Takie karczycho. Dobra. Uwaga, bo to znika. Uf. O nie, tylko nie znowu ten... Sukinsyn pod postacią cholernych... kolców... sufitu. Aha. Ło. Naprawdę? Naprawdę. Oho. A zresztą walić kurde to. Zróbmy to jeszcze raz. Oczywiście, że kurde urwie rękę, którą przynajmniej zapakował ładny ten koszyczek. No, nie ma to jak kurde autokanibalizm, nieprawdaż? No co tu się dzieje? W idealnym momencie to przerwałem. Ale mnie ta gra wkurza, kurde! No przecież ginąć cały czas w kółko na jednym i tym samym tym przeszkodzie w jednym poziomie jakimś. To jest pomyra absurd, naprawdę. No ale dobra, nie przejmujmy się za nadto. Zamiast tego zajmujmy się robieniem tego, co trzeba, do nas należy! Nie zrobimy tego. Nie zrobimy tego, bo ten poziom jest jakiś do dupy. To jest żałosne. Nie! No żeż kurde! Ała! Postanowiłem sobie kurde przechodzić poziomy od razu wszystkie 5.
na jeden odcinek! Czemu nie umiem tego... Czemu ten wózek tak dziwnie działa, że nie potrafi przeskoczyć z jednej platformy na drugą? Tutaj myślałem, że reklama mi się jakoś znowu włączy, ale na szczęście nie. O, przynajmniej jeden zakupy się zachowały. Nic straconego z promocji. Co z tego, że życie jest mi niemiłe, skoro przynajmniej przetrwam. Ały survive, jak to śpiewał ktoś tam kiedyś tam. Nawet Nicole Scherzinger w jakiś tam utworze Pussycat Dolls. Kto wie, ten wie. W sensie, kto zna ten zespół, ten zna. Plus jeden dla niego. No przecież co to jest za licha przeszkoda? Nie no, skupmy się, skupmy się. Nie dość, że nadziała mnie na kole, to jeszcze zmierzyłem kołeb. W taki sposób, że kark mi odpadł, kark mi wysiadł. To jest już, że odpadła mi głowa. Nie, 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 nie. Serio? Nie no, wydostań, jest... Zaraz stracę cierpliwość i po prostu przejdziemy dalej, nie zważając na cokolwiek. Dobra. Bez ręki. Ale dajemy radę. Jedziemy. Jedziemy. I cyk. Dobra. A tu co się dzieje? Przepraszam, o co tu chodzi? Okej. A! Nie! Nie! Dosyć kurde tego! Dobra, doszliśmy do tego samego miejsca w tym momencie. Tak samo poobijani. Ale co? Co? Jak ja miałem to do cholery jasnej zrobić? Bez sensu. Jest już 23:24. I czuję się autentycznie sfrustrowany tym, co ja tutaj teraz przeżywam. Naprawdę. Nie, nie! Kurde! No przecież nie wierzę w to. Najgorzej jest, jak ten wózek się zatnie na któryś z tych pięter tutaj. W taki sposób się to robi. Patrzcie na to. Poszczęściło mi się. Ha! No i właśnie, tak to się mniej więcej robi. I teraz patrzcie na to. Tutaj trzeba prze... Jak ja mam to przeskoczyć? Okej, okay, wystarczyło ten, to w taki sposób przeskoczyć.
Uwaga! Dobra. I co teraz? Okej, okay, teraz się zastanawiam, co tutaj tak właściwie mam zrobić niby. Ziup. Ziup. Kurde, o, a, no, udało nam się dotrzeć do wyjścia ostatecznie, koniec końców, w tym poziomie. No i teraz już widzieliście, jak udało mi się przeskoczyć tamtego sukinsyna. Skurczysynową przeszkodę. No i nie, koniec, wysiadam. To już by było na tyle, jeżeli chodzi o... poziom shopkeeperki, efektyw shopkeepera, no chyba, że... No właśnie, być może dałoby się mimo wszystko jeszcze ten jeden poziom wygrać. No chyba, że jednak nie. To wtedy sobie odpuścimy, ale... Ja naprawdę, no, poczułem teraz taki troszkę zimny stres z twojej własnej strony. Proszę taką troszkę. Jeszcze raz. Tak jak mówię, jeszcze tylko przynajmniej ten jeden poziom i już na serio skończymy. Widzę, że mający przynajmniej z kolei utrzymanym w klimatach Super Mario. Okej. Okay. Ło! Serio? Ło. Dobra, tego się nie spodziewałem. Bardzo tego nie spodziewałem. Naprawdę. Bardzo się nie spodziewałem. W tę stronę się udać. W tym momencie wszyscy powinniśmy strzelić głośno do facepalma. No przecież ten, jak nie przeszkody, to własna głupota mnie zabije, no. Działania, które mogą skończyć się tylko w jeden sposób. Śmiercią oczywiście. Dobra, czyli co będzie? Albo nie? O kurde. O nie! Nie! Jak skocz? O kurde! Bum! No sorry, ale... Kurde, w ostatnim momencie niestety złamałem mi wózek i nie mogłem się poruszać jakkolwiek. Nie! Nie! Zostawcie mnie! Okej. A w sumie mogę jednak nie anulować tego przechodzenia dalej poziomów, tylko od razu lecieć z tematem. Nie wiem, dlaczego zdecydowałem się na coś takiego ostatecznie. Skoczyć mam? Dobra. Aha, okej. Okay. Nie. Nie. Nie.
Okej, z jednej strony rury rodem z Mario, a z drugiej łapki kurde sugerujące, że jesteśmy w jakiejś fabryce, co? Dobra, zostawmy w spokoju tu przeklęta niewiadomko. Kurde, serio? Dobij mnie. No pewnie. Chciałem powiedzieć, że chciałem iść na zakupy, ale prawdę to one tak naprawdę okrzyknęły mnie. No chciałem zrobić w konia Freda, on zrobił w konia mnie, no. Jak to mają, klasyk. Oczywiście z poważnej kwestii, żeby nie być wulgarnym. Dobrze. Albo nie, nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze, panie Bobrze. Skoczyć mam? Dobra. Nagrywa się w ogóle? Nagrywa. I oby się nagrało. Tak, żeby zdało to wrzucić. Jeszcze. Dobra, tutaj należy podskoczyć do góry. Naprawdę? Co ja mam tu zrobić do jasnej cholery? Może serio pytam. Zaraz znowu stracę cierpliwość, będę musiał nagrywać wszystko. Nie, 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 nie! Uff. Skok? Nie. Tak. Oczywiście. Skoczyć mam? Serio? Mam nadzieję, że nic się tego nie stanie. Co? Serio? Nie, nie, nie. Okej, dosyć kurde. Nie wiem, mam pozować i w tym momencie wszystko na szybko, żeby nie mam wam czasu, ale z drugiej strony walić to kurde. To mam tylko się wkurzony w tym momencie. Takie rzeczy się dzieją. A! Dobra, no co teraz? Zjeżdżamy najwyraźniej. Dobra. Tutaj, żeby nie wydarzyło się, że będzie płoty jakieś.
Dobra. I tutaj co teraz mam z kolei zrobić? Uwaga mnie. I jak? Widzimy się za... Dobra, no i witam was sporo tam w tym momencie. Nie! Co? No przecież kuźwa. Mać, no skąd ja miałem... Kuźwa, żeby nie było, powiedziałem. Kuźnia, tak jest. Skąd ja miałem wiedzieć, kiedy to kurde uderzy? Dobra. No i jeszcze raz, tym razem już tak przygotowawczo. Skok! Uf. No idziemy dalej. Nie! Okej, dosyć tego. Poddaję się. A jednak mogę sobie kurde darować. Zgodnie ze wcześniej złożoną obietnicą są przechodzenie tego poziomu. Ale spokojnie. Bo tak jak poprzednim razem, taki dzisiaj, no widzimy się. Ej, mam przyjemność wam składać. Dać obietnicę, znaczy nie obietnicę, tylko no wiecie. No. W tym momencie pożegnanie z zapewnieniem, że widzimy się już jutro. No kolejny dzień z rzędu, wszakże teraz trwa maraton, co nie? Tak więc żegnam się z wami w tym momencie. No żałuję, że jednak podjąłem się mimo wszystko zrobienia tego poziomu 15. Żegnam się więc z wami w tym momencie, i widzimy się już w następnym odcinku, już jutro, także wyczekujcie. Ale tymczasem już kończę to nagranie, patrząc na to, która już kurde dobiega godzina. No naprawdę, żałuję, że jednak ostatecznie spróbowałem podjąć się tego poziomu 15, to było niepotrzebne. Na razie.